Przygotowując dla Was co tydzień flesz kulturalny, poznaję Kraków na bardzo wiele sposobów. Dziś postanowiłam go poznać przez pryzmat krakowskich legend, nowej gry miejskiej. Mam tablet, mam specjalną książkę. To co, zaczynamy? Kluczowym takim elementem w tym wszystkim jest takie połączenie właśnie zagadek z architekturą, czyli z jednej strony się przyjrzeć okolicy, miejscu, gdzie dotarliśmy i potem zobaczyć, jakie są zagadki do tego. A no i oczywiście jeszcze nie tylko iPad, jest też specjalny tutaj od nas zestaw gracza. Składa się z tajemnej księgi, ręcznie robionej. Również są w grze takie manuskrypty średniowieczne. Bardziej pozwala się zaangażować w ten klimat. Więc jeśli chodzi o to, co trzeba mieć, to tylko chęć. Fajnie jeszcze sobie dobrać kogoś do drużyny. Można samemu, ale w grupie zawsze weselej. No i czasu trzeba mieć około 2,5 godzinki do 3, żeby na spokojnie pobawić się w tą grę. Obraz Złotego Wieku to największa w historii Zamku Królewskiego na Wawelu wystawa, na którą sprowadzono aż 400 eksponatów z bibliotek i muzeów na całym świecie. A co dokładnie na niej zobaczycie? Wystawa, którą po prostu trzeba zobaczyć. Prezentuje ona, mówiąc w najogólniejszym znaczeniu, panoramę kultury wizualnej doby ostatnich Jagiellonów panujących w latach 1501-1572. Ostatnim panującym był Zygmunt August. Zobaczymy tu dzieła sprowadzone niemal z całego świata. Z British Library, Bodleian Library, Louvru paryskiego. Wszystkie obiekty, które kiedyś należały do kluczowych władców tworzących w okresie Złotego Wieku najpotężniejszą dynastię, dynastię jagiellońską. Idąc na przykład do byłej sypialni króla Zygmunta, spotkamy tam modlitewniki, na przykład modlitewnik królowej Bony, sprowadzony z Wielkiej Brytanii, zdobiony we wspaniały sposób. Są to przykłady dzieł sztuki najwyższej jakości. Okrągły jubileusz Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie, które powstało 25 lat temu, dokładnie 1 października 1998 roku. Przed nami wyjątkowy urodzinowy weekend, podczas którego nie zabraknie wielu atrakcji, zwiedzeń kuratorskich czy wspólnych warsztatów. Oczywiście, jak to bywa na urodzinach, organizatorzy zaplanowali specjalną niespodziankę. Na ekspozycji pojawi się zupełnie nowy, bardzo atrakcyjny eksponat. Goście na muzealnych urodzinach zobaczą go jako pierwsi. Będzie też okazja do zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia w fotobudce na tle skarbów z muzealnej kolekcji. Wszelkie informacje znajdziecie na stronie internetowej Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie. Najbardziej kreatywna i designerska przestrzeń w naszym mieście właśnie została otwarta. Apteka Designu na Wesołej zaprasza. Apteka Designu to jest miejsce integracji środowiska projektowego, przede wszystkim krakowskiego środowiska, które jest bogatym środowiskiem potrzebującym od lat właśnie wspólnej przestrzeni do tego, żeby współpracować, współtworzyć i rozwijać nasze miasto. Więc w pierwszej kolejności jest to właśnie miejsce integracji środowiska. W drugiej kolejności jest to również miejsce do współtworzenia przestrzeni, która nas otacza, ponieważ Apteka Designu to jest środek dzielnicy Wesoła, dzielnicy, która ma ambicje być dzielnicą kreatywną, twórczą. No a kto lepiej jak designer nie pomógł w tym, żeby rzeczywiście osiągnąć ten szczytny cel, jakim jest stworzenie zupełnie nowej dzielnicy kulturalnej, kreatywnej na mapie Krakowa. Warsztaty i spotkania nawiązujące do wielowątkowej biografii Tettmayera. Weekend z Tettmayerem w Muzeum Etnograficznym. Dobiega końca tegoroczna edycja miejskiej kampanii Kraków w formie. W niedzielę 1 października na Zakrzówku odbędzie się ostatni wspólny trening. W planach także Aqua Aerobic. Krakowska edycja festiwalu potrwa od 1 do 8 października. Przed nami 7 dni dyskusji, koncertów, prezentacji oraz warsztatów eksplorujących tegoroczny temat przewodni Dada i jego cyfrowy cień Data.